Anonsujemy wszystkie występy zielonogórskich drużyn i nie tylko, bo również na koniec pewna biało-czerwona wisienka, ale o tym oczywiście za chwilę. Koszykarze z Telmetu Zielonogóra wciąż niepokonani. Tym razem zielonogórzanie pokonali Jezioro Tarnobrzeg 92-84. Nic nie zapowiadało jednak takiego zwycięstwa podopiecznych Michaela Uwalina. Pan czuje satysfakcję, bo tutaj 16 punktów zdobytych w Zielonej Górze razem z Edisonem najwięcej. Nie czuję żadnej satysfakcji. Przegraliśmy te mecz i to ja odpowiadam z drużyny, jestem kapitanem. Jestem Polakiem, który ma coś wnosić na boisko. Mówił kapitan Jeziora Tarnobrzeg Jakub Dłoniak, były zawodnik z Telmetu Zielona Góra. Piłkarze ręczni AZS-u Z Zielona Góra przegrali w Poznaniu z miejscowym MKS-em Szlagier piątej kolejki drugiej ligi. Spotkanie zakończyło się wynikiem 30-29 na korzyść gospodarzy. Zielonogórzanie notują spadek na piąte miejsce w tabeli, a strata do liderów tabeli powiększa się do 5 punktów. Nie zagraliśmy dobrego meczu, bo przegraliśmy. Zabrakło nam troszkę szczęścia właśnie. Powiedział po meczu Piotr Książkiewicz, zawodnik AZS-u Z Zielona Góra. Siatkarze zielonogórscy doskonale zainaugurowali kolejny sezon w drugiej lidze, pokonując MKS Kalisz 3-0. Do zwycięstwa przede wszystkim przyłożyła się doskonała zagrywka Piotrka Gałki. Pierwszy mecz ze Skrą Bełchatów pytał się Wlazłego, co zjadł na śniadanie, bo myślał, że zawodnicy jego też żeby to zjedli, żeby tak funkcjonowali. Ja się będę musiał zapytać w szatni, co Piotrek jadł na śniadanie, bo dzisiaj to, co robi na zagrywce, to naprawdę jest bardzo duża jego przede wszystkim zasługa, bo było po 15, odjeżdżaliśmy na 5-6 punktów i to bezpośrednio zdobywaliśmy punkty i to jest tylko ta różnica. Powiedział nam po meczu Tomasz Paluch. Zdecydowanym zwycięstwem zakończył się mecz na szczycie 12 kolejki trzeciej ligi pomiędzy Pogonią Świebodzin a Stelmetem UKP. Świebodzińska drużyna rozbita 6 bramkami zdołała odpowiedzieć tylko jedną. Sobotnie spotkanie zakończyło się rezultatem 6-1 na korzyść zielonogórzan. Tydzień temu mówiłem, że idziemy po punktu, no to chciałem to udowodnić. No to dzięki Bogu bramek pada ode mnie. Dzięki Bogu, Beniamin Imech, gracz Stelmetu Zielona Góra. Zawodniczki Stelmetu UKP otrzymały walkover 3-0 w spotkaniu przeciwko PSW Pogoń Women Szczecin. Zespół z województwa zachodniopomorskiego nie dojechał do Winnego Grodu. Data spotkania była tak jakby oficjalna, po prostu drużyna Szczecina nie poinformowała nas o swoim nieprzyjeździe. To były słowa Moniki Olszewskiej, zawodniczki zielonogórskiej drużyny. W programie również przedstawimy pomeczowe wypowiedzi po meczu Polski z RPA, który miał miejsce w piątek na Stadionie Narodowym. Tam był Jan Ratajczak. Panowie, dużo dziś tematów, więc trzeba się sprężyć, spiąć się ze mną w studiu. Łukasz Radkiewicz. Dobry wieczór Państwu. Jan Ratajczak. Witam serdecznie. I oczywiście Maciej Pelczyński. Również witam serdecznie. To co, panowie, od czego zaczynam? Od koszykówki? A może od piłki? Nie, jakiej piłki, ty się rozgadasz? Ale ręcznie. A ręcznie, nie. No. Tutaj, Łukasz, ostatni będą pierwszymi. Dobrze, dlatego ty dzisiaj jesteś pierwszy. Dlatego, no to może dobra, nie kłóćmy się, zacznijmy od koszykówki. Dobra, to można będzie na końcu. Było nas najwięcej na koszykówce, rozpoczynamy w takim razie od koszykówki. Zwycięstwo Stelmetu Zielona Góra, 92-84. Jak czytałem na początku, mówiłem, wcale nic nie zapowiadało takiego zwycięstwa, bo po pierwszej połowie zielonogórzanie przegrywali 6 oczkami i nasza gra nie wyglądała zbyt zaciekawie. Dokładnie, no wynik pokazuje, że powinniśmy bardzo dobrze grać, ale pierwsza połowa nie należała dla zielonogórzan. No chyba nie wiem, na czym polegał ten błąd, no. Ciężko było wytłumaczyć, ale jak wyszli już na parkiet w drugiej kwarcie, drugiej połowie, naprawdę było widać, że Stelmet Zielona Góra jest drużyną, potrafią grać efektowne wsady. No i to chyba przyczyniło się do wygranej Zielonogórzan. Łukasz, ty również byłeś na tym meczu? Zgadza się. Poważnie? Chyba tak. Ale widziałem, że jego wzrok chyba krążył nie na parkiet, ale po trybunach. W przerwach, tak? Kiedy sędziowie brali techniczny czas, ale nie, tak już... Oczywiście poważnie, no to bardzo mi się podobało to spotkanie, no bo na początku oczywiście troszeczkę zwątpienia wkradło się w myślę, dla mnie bynajmniej do mojej głowy wkradło się zwątpienie, bo myślałem, że już tutaj może być pierwsza niespodzianka tego sezonu, że zielonogórzanie mogą przegrać, no bo po pierwszych dwóch kwartach, czyli po pierwszej połowie przegrywali nawet 8 tam bodajże oczkami, 31-39 Jezioro wtedy wygrywało, no i myślałem, że tu może być jakiś czarny scenariusz, jakiś nam się rysuje właśnie ten czarna jakaś historia, ale nie, tak nie było.
Hosley bardzo mi się podobał, bo grał w końcu zespołowo, dobra jego koordynacja też, te ruchy, to wszystko. Myślę, że no, widać, że to jest zawodnik z Ameryki i że też jest ograny przede wszystkim, bo grał w wielkich klubach, między innymi w Realu Madryt, jeśli się nie mylę. Tak jest. Zobaczmy, co było powodem słabszej dyspozycji w pierwszej kwarcie. W pierwszej połowie próbuje to wyjaśnić Mantas Tesnauskis. Trochę na ten mecz nie wszedliśmy tak, jak powinni wyjść. Trochę możliwe, żeby byliśmy nieskoncentrowani i zaczęliśmy grać taką koszykówkę, jak oni chcieli. Szybko, nie do końca swojej zagrywki. A potem naprawdę pokazaliśmy, na co nas stać, i to pokazuje 26 asyst, które my zdawaliśmy. To pokazuje, że naprawdę jak drużyna graliśmy, i jeśli będziemy tak dalej grać skoncentrowani jak drużyna, to myślę, że czeka nas dobry sezon. Mówiłeś, Łukasz, o dyspozycji Quintona Hosley. On rzeczywiście w tym meczu nie grał tak mocno indywidualnie, jak miało to miejsce w poprzednich spotkaniach. Rzeczywiście asystował 8 podań skutecznych, zaliczył na swoim koncie. I jeszcze 8 asyst. No to właśnie. Przepraszam, 9 asyst. 9. 9 asyst zaliczył w czasie meczu, więc to pokazuje, naprawdę grał zespołowo. I to chyba jest kluczem do zwycięstwa. No dobre te jego pasy, podsługując się nomenklaturą z języka angielskiego. Przede wszystkim myślę, że tak powinny wyglądać te wszystkie mecze Zielonogórzan, no bo nie można grać indywidualnie, nie można tracić za wielu sił, a pamiętajmy, że Zielonogórzanie w Eurocupie mają jeszcze coś do udowodnienia, na pewno sobie mocno ostrzą zęby koszykarze. I dlatego ta gra powinna się rozkładać na wszystkich zawodników, dlatego też Hosley nie gra pod siebie, gra pod zespół, no i to przynosi już pierwsze efekty, co też Michajlo Uwalin chciał wdrożyć, i te jego działania widać przynoszą wymierny efekt, skutkują, dlatego oby tak dalej, oby szafowali swoimi siłami, swoją kondycją zawodnicy, koszykarze z Telmetu. W takim razie, jak wywołałeś trenera, posłuchajmy, Michajlo Uwalin. Congratulations for both teams for fair and good. Gratulacje dla obu ekip. W pierwszej połowie nasza gra nie była zbyt dobra ani składna. Tu zadziałał jakiś stresogenny czynnik. Wiedzieliśmy jednak, że nie wolno się poddać. Wiedzieliśmy, że po każdej złej grze można się podnieść. Wtedy narzuciliśmy swoje tempo, swoją grę. Pozbawiliśmy gości jakichkolwiek złudzeń. Oczywiście nie zapominajmy o kibicach, którym dziękuję za wsparcie w tych trudnych momentach. Walter Hocze, wywołałeś, teraz myślałem, że chciałeś wywołać tego zawodnika. Po pierwszej połowie na swoim koncie miał zaledwie chyba 4 oczka, więc to nie było za dużo, jeżeli chodzi o jego dyspozycję. A na sam koniec 25 punktów. Czyli nastukał, że tak powiem. To jest klasa dla samego siebie, naprawdę pokazał, że jest bardzo dobrym zawodnikiem, i nawet wypowiedzi po meczach z zawodników z Tarnobrzegu mówili, no Walter Hocze rozbrykał się, zaczął rzucać, no i to jest też kluczem do zwycięstwa. Jeśli ktoś będzie chciał zatrzymać Telmet Zielona Góra, no to chyba musi zwrócić uwagę największą na Waltera Hodża. Jeszcze jeden zawodnik mi się niemiłosiernie spodobał, tak z pięści, że tak powiem, podoba mi się. Ale fizycznie? Nie, z pięści, z gry, z agresywności. Rob Jones, nie wiem, czy pamiętacie tą akcję, zanim był sad, zablokował gracza fantastycznym blokiem, wtedy już sala oszalała, a na dodatek zapakował piłę z góry, że aż siata zafurczała. Tak chyba chcemy, aby Stelmet Zielona Góra grał, i rzeczywiście ten rogacz ze Stanów Zjednoczonych rozkręca się. Szczerze powiedziawszy, to ja go widziałem po raz pierwszy na własne oczy. Wcześniej posługiwałem się tylko jedynie zasłyszanymi opiniami. Natomiast kiedy wszedł Misiek, bo tak też go nazwałem, myślałem, że to rogacz, że jaki byk, taki byczek, wiesz, z rogami. Ty mówisz byczek, dla mnie to taki misiek był. Tak, troszeczkę widziałem, że tak ślamazarnie, ociężale poruszał się po parkiecie, ale kiedy zrobił ten wsad, kiedy zdobył punkty po amerykańsku, to nie mam wątpliwości, że to jest wzmocnienie zielonogórskich koszykarzy. Ale też możemy zobaczyć, że z meczu na mecz jest coraz lepiej. W pierwszym meczu mogłem zobaczyć, jak grał, no gubił się, nie wiedział, co robić, ale czym dłużej gra, tym lepiej zaczyna się grać zespołowo, no i wychodzą te właśnie efektywne wsady, co lubi zielonogórska publiczność oglądać. A zobaczmy, co w takim razie powie nam Rob Jones. No wiesz, czuję się dobrze. Z każdą grą jestem coraz lepszy. Wciąż się uczę i uczę, a sukces przyjdzie z czasem. Pytasz mnie o fanów. Tak, są świetni. Ta hala jest piękna. Dziękuję kibicom za wsparcie. Niech tak trzymają. To był przedstawiciel Stelmetu Zielona Góra jako ostatni nasz gracz. My jeszcze mamy jednego byłego naszego zawodnika, którym za chwileczkę usłyszymy rozmowę.
Kuba Dłoniak, ty z nim porozmawiałeś po meczu, Łukasz i Maciek, w sumie to dwa razy z nim rozmawialiśmy. Tak, ja rozmawiałem z Kubą Dłoniakiem i powiem szczerze, że Kuba, myślałem, że będzie chętnie rozmawiał z żurnalistami, a tutaj i tak nie było. Mówił, że się śpieszy, że chwileczkę znajdzie dla nas czasu, a więc porozmawiałem, zapytałem się, czy spodobało mu się to, czy podobał mu się ten mecz, czy podobała mu się owacja zgotowana właśnie dla niego w Zielonej Górze. To był na pewno miły moment, pokazana duża kultura, sportowe zachowanie kibiców, okrzyki na początku samego spotkania Jakub Dłoniak przez fanów tych najbardziej zagorzałych, którzy zawsze są tam usadowieni w narożniku hali Mosir. No i powiedział mi Jakub Dłoniak, że to na tej zasadzie ta rywalizacja, bo też sporo się mówiło w mediach Uwalin kontra Dłoniak, mówiło się, że będą rywalizować między sobą ci panowie, czyli Jakub będzie chciał coś pokazać trenerowi, no bo to bardziej z jego strony, tak? Tutaj coś mógł zrobić, mógł jakoś uzewnętrznić tą swoją frustrację, mógł jakoś pokazać to, teraz jakoś pokazać trenerowi, że zrobił błąd, że odsunął go od składu, że musiał gdzieś aż na drugi koniec jechać Polski. No i myślę, że Jakub Dłoniak pokazał co nieco trenerowi, serbskiemu trenerowi Stelmetu. Myślę też, że dobra jego gra, mógł nawet więcej niż te 16 punktów wrzucić do kosza. No i co tutaj jeszcze można powiedzieć? Na pewno też fajnie jest to, że taki zawodnik, który w Zielonej Górze może nie odgrywał znaczącej roli też za sprawą tego konfliktu, jest teraz kapitanem Jeziora Siarki Tarnobrzeg. To w takim razie posłuchajmy byłego zawodnika Stelmetu Zielona Góra, a obecnie Jeziora Tarnobrzeg. Pan czuje satysfakcję, bo tutaj 16 punktów zdobytych w Zielonej Górze razem z Edisonem najwięcej. Nie czuję żadnej satysfakcji. Przegraliśmy ten mecz i to ja odpowiadam z drużyny, jestem kapitanem. Jestem Polakiem, który ma coś wnosić na boisko. No nie trafiłem ważnych z otwartej pozycji rzutów i to też tak się stało, bo jakbym trafił, tam było na 3, trafiłbym trójkę, byłem otwarty, byłoby 6 i no różnie by to było. Wszyscy w kontekście tego meczu spoglądali na pana. Jest pan zadowolony z przyjęcia tutaj zielonogórskiej publiczności? Tak, jak najbardziej. Jestem zadowolony, jest mi bardzo miło, no ale moja drużyna przegrała i jest z tym źle. Sam się załatw, tak, załatw się. Łukasz, proszę bardzo. Ja chcę sobie załatwić teraz wejście. Załatw sobie Łukasza. Czuję się tutaj jak między młotem. Ryba w wodzie, Janek. No, ryba w wodzie, właśnie, tak. Jak między młotem a kowadłem, bo Maciek atakuje mnie z lewej flanki, ty z prawej. Tak słuchając waszych rozmów, chciałbym wrócić jeszcze do Waltera Hodge'a. Myślę, że on tych punktów zdobył tak mało, bo obiecał, że będzie zdobywał więcej asyst w tym sezonie i myślę, że tego planu mało się... Mało 25? Punktów na początku meczu zdobył mało punktów. Tak. Dlatego chcę powiedzieć, że on na pewno tego planu się trzymał, chciał go zrealizować, ale kiedy widział, że te jego podania nie przynoszą skutku, bo sporo rzutów zmarnowały Łapeta, Stewicz też się mylił, czy Kamil Hanas nawet gdzieś tam z pół dystansu i myślę, że dopiero wtedy może w szatni gdzieś w przerwie przemyślał to sobie i stwierdził, że to jednak on musi wziąć ciężar gry na siebie i na zdobywanie punktów, nie asyst. Natomiast jeśli chodzi o Kubę Dłoniaka, może on nie chciał zbyt sporo mówić, ale na pewno jego głowa była pełna motywacji, pełna jakiejś zawziętości, żeby tutaj coś udowodnić, bo wszyscy wiemy, że będąc jeszcze w Zielonej Górze, będąc w Zastalu, no nie wypowiadał się zbyt pozytywnie na temat trenera Uwalina. Ja tylko jeszcze króciutko, nawet sam Kuba Dłoniak powiedział, zadał pytanie dziennikarzowi, grałeś kiedyś w koszykówkę? No, dziennikarz odpowiedział tak, więc on mówi, no więc sam wiesz jak to jest, jak chcesz się odgryźć, to chcesz pokazać siebie z jak najlepszej strony. I też chyba brat podkreślił, że to nie jest trener Uwalin, a pan Uwalin, tak, więc to też jakaś tam... Rozmawiałem z Dawidem Dłoniakiem, byłym bramkarzem Lechii i on właśnie powiedział, że to nie jest trener, to jest pan. W takim razie rzućmy okiem na ligową tabelę. PGE Turów z Gorzelec na czele punktów 6, za nim Stelmet Zielona Góra również punktów 6, z tyłu Rosa Radom 11 pozycja i na szarym końcu Starte Gdynia punktów 3. Wszystkie swoje pojedynki jak na razie ta ekipa przegrała. Janek, ty tutaj bardzo mocno coś tam sobie notowałeś na karteczce, a więc przechodzimy do piłki ręcznej, do twojej ulubionej dyscypliny. Stelmet, bo już z tych Stelmetami aż mi się narzuciło. Może też, kiedyś Stelmet był, prawda? Kiedyś był, ale to już chyba jest zamknięta karta historii, chyba że faktycznie działacze postarają się o współpracę ponowną ze Stelmetem, ale to już by
każdy klub był pod jednym szyldem, nie wiem czy wtedy nie wiadomo się, na co byśmy chodzili, nie prawda? Nie wiadomo czy już by się ludzie łapali w ogóle, czy wiadomo. Klątwa jaki... trwa. Klątwa trwa, tak. 30 po stronie miejscowych, my zdobyliśmy bramek 29 i przegrywamy znów jednym trafieniem. Tak, boli ta porażka, z tym bardziej, że zespół z Zielonej Góry był skazywany na dość wysoką przegraną. Tu było słychać takie głosy, że siódemką, dychą to jest minimum. Ja do końca wierzyłem, miałem optymistyczne nastawienie, bo wiedziałem, że nasi będą chcieli odgryźć się i zatrzeć ten ślad sprzed tamtego roku, kiedy w Poznaniu w pierwszej połowie zdołaliśmy rzucić 4 bramki, więc ta plama myślę, że została zmazana i w pierwszej połowie AZS prowadził. Wojciech Leder, skrzydłowy AZS-u Poznań, co prawda zdobył tylko jedną bramkę w tym meczu, ale skutecznie utrudniał mu życie i uprzykrzał Paweł Jakub. Mówił, że oni spodziewali się tego, wiedzieli, że AZS też będzie walczył w tym sezonie o najwyższe cele, chociaż na razie tylko 5. miejsce. No i może właśnie posłuchajmy sobie Wojciecha Ledera. Tak jak przyznajesz, Zielonogórzanie, sporo krwi wam tutaj napsuli. Znaczy tak, spodziewaliśmy się tego. Widzieliśmy, że na pewno nam nie odpuszczą, jest to ambitny zespół. Myślę, że mogą się z powodzeniem bić o pierwszą ligę. Dosyć niscy zawodnicy, bardzo wybiegani, grają piłkę do przodu. Widzieliśmy, że będzie trzeba dużo biegać i wracać do obrony, bo kontra jest naprawdę ich mocną stroną. No tą koszulkę chyba będziesz wyciskał do poniedziałku z tego potu. Tak, może tak być. No, zostawiliśmy sporo potu i krwi dzisiaj, ale było warto. Ważne te punkty dla was, szczególnie przed spotkaniem z Grodkowem, tak, które już tak, za tydzień. Tak, bardzo ciężki przeciwnik. Tak naprawdę można się spodziewać tam każdego wyniku. Możemy wygrać my, mogą wygrać oni, może paść remis. Myślę, że dwa równorzędne zespoły, które biją się, można śmiało powiedzieć, o pierwszą ligę. No właśnie, ale czy zdążymy? Bo już 5 punktów straty, tego nie wiadomo. Rozmawiałem również po meczu z trenerem MKS-u, Domanem Lightgeberem. Głównie nasza rozmowa skupiła się na pracy sędziów w tym spotkaniu, choć niechętnie mówił trener o tym, ale było widać, że jakieś żale na pewno ma do arbitrów i sporo kontrowersji było w tym spotkaniu. Momentami łapałem się za głowę i to moje stanowisko komentatorskie aż całe chodziło, no bo nie dość, że mylili nie się. Nie rozwaliłeś stołu? Nie. Dlaczego? Został w całym, ale naprawdę pewne decyzje sędziów kompletnie niezrozumiałe. I za tydzień zespół z Poznania udaje się do Grodkowa, tam pojedynek liderów. Myślę, że tak jak się to mówi, tam głowy dopiero polecą, a więc Doman Lightgeber, trener MKS-u Poznań. Mecz walki. Nie zawsze zgodny z przepisami, ale mecz walki. No, ja nie jestem odoceniany. Jest tutaj dwóch panów w czarnych koszulkach, którzy mieli to robić, czy się z tego wywiązali, to już nie mnie to oceniać. Myślę, że kibic takie mecze lubi, a dla nich się gra, więc skoro im się to podobało, to myślę, że było to przyzwoite. No wiadomo, że każdy będzie interpretował daną sytuację na swoją korzyść. No, żadna tajemnica. Trener z Zielonej Góry też chyba grzecznie na ławce nie siedział. Nam się parę decyzji nie podobało, no ale najbardziej cieszy nas to, że mamy dwa punkty, no bardzo ciężko wywalczone, ale za tydzień, za dwa nikt nie będzie pamiętał, czy to było jedną, czy dwoma. Są dwa punkty i to jest najważniejsze. Zadowolony trener z postawy bramkarza? Tydzień temu rewelacyjnie przeciwko obornikom, a dzisiaj? Dzisiaj już mniej rewelacyjny, żeby tutaj w jakiś tu subtelny sposób to określić. No mniej, ale to są młodzi chłopacy. No Paweł ma 20 lat, a Darek ma 17, nie oszukujmy się. No oni nie będą grać w każdym meczu na takim poziomie, jakim to zrobili tydzień temu. Od nich tutaj nikt nie wymaga cudów. My chcemy z nimi pracować. Oni chcą się tej pracy poddać. Mam nadzieję, że prędzej czy później jakiś efekt to przyniesie. Cały czas czekamy na powrót Tomka Soboty, bo mamy jeszcze takiego asa w rękawie, a powinien być wzmocniony. Czyli najlepiej jakby na tym meczu na szczycie padł remis, żeby te punkty zgubiły dwie drużyny, żeby spadły dwie głowy. Wtedy byłoby dla AZS-u idealnie. Powiedz, jak nastroje w drużynie po tym pojedynku. Znów ta klątwa jest już tam w głowie, jakoś tak nie utkwiła na przykład? No może i utkwiła, zawodnicy byli załamani i ciężko było w ogóle rozmawiać o tym spotkaniu z którymkolwiek z nich, nawet z Cypisem rozmawiałem z nim przez moment, ale
no, nie rozmawia się łatwo i mi, i zawodnikom po takim spotkaniu, kiedy widać, że oni walczą, kiedy gryzą ten parkiet. I tego dowodem mogła być ostatnia akcja pierwszej połowy, kiedy zostało chyba 5 sekund. Przechwyciliśmy piłkę, Michał Skrzypek przechwycił tą piłkę i wyrzucił ją na kontrę do Pawła Jakuba, którego jeszcze nie było na połowie przeciwnika, i ta piłka była na taki tak zwany dobieg, że jeszcze dwa razy zdążyła odbić się od parkietu, a do niej jak taki struś pędziwiat, Speedy Gonzalez nawet mógłbym powiedzieć, Paweł Jakub do niej pomknął, chwycił ją w jedną rękę i oddając rzut na bramkę, dosłownie no, była jedna sekunda do końca i został sfaulowany. Sędziowie podyktowali rzut karny, zamienił go na bramkę Cyprian Kociszewski, który w tym meczu zdobył w sumie 10 bramek, w tym 6 z rzutów karnych. No, trener Marek Książkiewicz podkreśla, że on jest zadowolony. Walczyliśmy z zespołem, który no, jest silny, jest dobrze zbudowany psychicznie, fizycznie i przygotowany do tego sezonu i walkę o pierwszą pozycję w tabeli, ale no, aczkolwiek no, trener nie był pocieszony z tego wyniku, wolałby, żeby w tym spotkaniu padły chociaż remis, a nie strata 2 punktów. Marek Książkiewicz, trener AZS-u. Ja myślę, że po tym meczu sprawiedliwie by było chyba, jakby był remis, bo obydwa zespoły bardzo dobrze zagrały, zwłaszcza mój, który muszę pochwalić, bo przyjechaliśmy tutaj na stracenie, przynajmniej takie były opinie środowiska. Natomiast postawiliśmy się i moi zawodnicy przedstawili to, co mają najlepszego, czyli chęć, wolę walki, determinację, chęć właśnie zwycięstwa, taką wolę zwycięstwa. I to wszystko tutaj dzisiaj zafunkcjonowało, natomiast no niestety przegraliśmy znowu warunkami fizycznymi, no ale tego już niestety nie poprawimy, bo ci ludzie raczej już wzrostu nie nabiorą. Trochę zabrakło sił, bo nie wszyscy zawodnicy, którzy siedzieli na ławce, to grali. Większość meczu grała jedna ósemka czy tam dziewiątka ludzi, zmieniając się do obrony. Przy takiej presji, przy upływającym czasie, no niestety niektórzy zawodnicy trochę zapominają myśleć. To wynika z tego, że oni bardzo chcą wygrywać i bardzo chcą walczyć o wszystko, o każdą piłkę, i czasami bywa tak właśnie, że puszczają swoich zawodników zamiast ich trzymać tak jak im to zostało zlecone. Tam na ławce rezerwowych chyba gorąco było. Cały mecz właściwie funkcjonowałem jakoś tam bardzo agresywnie. Jeszcze do tej pory chyba ciśnienie mam bardzo wysokie. Staram się żyć z tym zespołem i jeżeli widzę, że zespół wychodzi na boisko i walczy, to ja to razem z nimi walczę i staram się im jakoś pomóc, żeby było jak najlepiej. Zabrakło nam znowu, tak jak w Kąpracicach, myślę, odrobinę szczęścia. Mam nadzieję, że do 3 razy sztuka i za 3 razem już to szczęście będzie po naszej stronie. To będzie to szczęście po naszej stronie, czy nie będzie? No, w następnym spotkaniu myślę, że będzie, bo gramy z rezerwami Nielby Wągrowiec i to spotkanie na pewno będzie łatwiejsze do wygrania, do zdobycia 2 punktów, tym bardziej, że gramy u siebie, a tutaj na razie nie przegraliśmy. Spójrzmy w takim razie na ligową tabelę. Na czele UKS Olimp Grodków, druga pozycja MKS Kalisz. Te dwie ekipy mają po 10 punktów. Trzecia pozycja, jak dla mnie zaskoczenie, rezerwy Zagłębia Lubin, bo przeważnie raczej rezerwy grają z tyłu. AZS UZ Zielona Góra, miejsce numer 5. Na końcu Pogoń Oleśnica oraz Start Konin. Bez zmian bym powiedział, jeżeli chodzi o tą tylną tabelę. Trzecia od końca cały czas Orlik Brzeka, więc tam jest wszystko bez zmian. Następny nasz rywal MKS Nielba 2 Wągrowiec, pozycja numer 8, i tak otóż szykuje nam się drugoligowa tabela i cały czas Zielonogórzanie będą gonić do przodu. To spotkanie przypominam o godzinie 18 w najbliższą sobotę tradycyjnie w hali przy ulicy Profesora Szafrana. Teraz siatkówka, cały czas pozostajemy przy sportach akademickich, przy sportach Uniwersytetu Zielonogórskiego. Nasi siatkarze pokonali MKS Kalisz 3-0 z drużyną, którą tak naprawdę nie wiedzieliśmy, czego możemy się po niej spodziewać, a kluczem do zwycięstwa myślę zdecydowanie i powtórzę to jeszcze raz, zdecydowanie mocna zagrywka. Dokładnie, za dużo nasi zawodnicy nie wiedzieli na temat drużyny. Rozmawiałem przed meczem z Mikołajem Marioskinem. Sam mówił, że nie wiedzą zbyt wiele na temat drużyny przeciwnej, ponieważ doszło do dużej rotacji w składzie, doszło dużo młodych zawodników. No i to był taki wielki znak zapytania, kto przyjedzie, jak się zaprezentują. No i co? I chyba najważniejszym, żeby wygrać i zgarnąć 3 punkty, no to była zagrywka, no i blok chyba. Nawet Piotr Gałka, który naprawdę pokazał się z bardzo dobrej strony, 6 punktów chyba z rzędu, to też pokazuje, że Zielonogórzanie są w dobrej formie, no i są chętni wygrywać. No właśnie, ja też powiem wam szczerze, że tak się nie interesuję za bardzo siatkówką, ale słyszałem o Piotrze same superlatywy.
Myślę, że był zmobilizowany bardzo do tego spotkania, bo w trakcie przygotowań ta rywalizacja w zespole na pewno się zaostrzyła, bo przyszli nowi zawodnicy i bardzo dobrze wyszkoleni, którzy na pewno tutaj zagrożą pozycji Piotra i myślę, że właśnie on chciał się pokazać z jak najlepszej strony, żeby to miejsce w składzie sobie zapewnić, ale ja mam do was z kolei takie pytanie, czy zespół z Kalisza aż tak się zmienił, jeżeli chodzi o poprzednie sezony? O co Piotrek zjadł przed tym meczem? Do Piotrka jeszcze dojdziemy, ale tu jeszcze dodam, że Piotrek nie grał na pozycji atakującego, zagrał na przyjęciu, chociaż widziałem, jak go tam szarpało do przodu niesamowicie, no ale rzeczywiście atakami dał radę nadrobić to wszystko, tak wiesz, pozycję mimo, że zmienił. Co zjadł, nie wiem, a MKS Kalisz zdecydowanie, oni zawsze walczyli, czyli, że tak powiem, o ten awans, był duży sponsor, teraz tego sponsora nie ma. Trudno, no, troszeczkę drużyna się zmieniła, ale też i my się zmieniliśmy, dlatego też wydaje mi się padł taki wynik, ale posłuchajmy, co na konferencji... Zdaje się, że na lepsze zmieniliśmy. No zdecydowanie. Posłuchajmy, co na konferencji prasowej pierwszej w historii siatkówki powiedział Tomasz Paluch. Przede wszystkim dla nas to była wielka niewiadoma zespół z Kalisza, bo myśmy nie grali, ani nie mieli żadnych informacji, jak ten zespół się prezentuje. On się prezentował naprawdę bardzo dobrze, tylko tutaj to, co stanowiło różnicę, to jest Piotrka zagrywka, to jest Łukasza zagrywka i to był główny element naszego zwycięstwa. Bo tutaj nie było różnicy przy dobrych mi przyjęciu i naprawdę bardzo fajnie grali dobrą siatkówkę. A natomiast mówię, no w siatkówce jest teraz tak, że kto ma tą zagrywkę lepszą, kto odrzuci przeciwnika od siatki, ten wygrywa. Tutaj mój kolega Darek Luz w pierwszym meczu ze Skrą Bełchatów pytał się Wlazłego, co zjadł na śniadanie, bo myślał, że zawodnicy jego też, żeby to zjedli, żeby tak funkcjonowali. Ja się będę musiał zapytać w szatni, co Piotrek jadł na śniadanie, bo dzisiaj to, co robił na zagrywce, to naprawdę jest... bardzo duża jego przede wszystkim zasługa, bo było po 15, odjeżdżaliśmy na 5-6 punktów i to bezpośrednio zdobywaliśmy punkty i to jest tylko ta różnica. Natomiast ja myślę, że ta liga dopiero się zaczęła, że ten poziom będzie bardzo, bardzo wyrównany, a te 3 punkty u siebie na pewno bardzo cieszą. Co oni wszyscy w tej szatni robią, tak? Ktoś nas podsłuchuje, panowie. No właśnie nie wiem, ktoś nas słucha niestety. Panowie, no mi do szatni wejść się nie udało, tobie Maciek? Też się nie udało, ale po a tym... A co wy tam chcieliście robić? No dowiedzieć się, co jadł. To się pytaj, no to się pyta. Tak? No ale to w szatni mówili. Co on to mówi, co on jadł? No chłopakom chcecie wskoczyć, no bez... Słyszałem, że kawior jadł, bo w akademiku to przysmak. Ten kawior, przepiórki. Czyżby wazę da się lepiej zaczęli płacić? No chyba tak. Ale co poważnie, ale Piotrek to kawior powiedział... od Mikołaja tam gdzieś, od tych oligarchów ukraińskich. Nie wiem, od jakich oligarchów. Ale co nam Piotrek powiedział, co zjadł na śniadanie? Powiedział, że to jest normalne polskie śniadanie, więc chyba nie trzeba jeść specjalnego śniadania. Czyli kawior. Jeśli do przodu, to jakieś chyba mało lekko strawne. Normalne studenckie czy normalne? Bo jeżeli normalne studenckie, to... No kawior, zupka chińska. Parówki i zupka chińska. To... Tak, ale jeżeli gotowane w czajniku parówki. Nie, jest na surowo. Po co? A, na surowo. Nie ma co, po co gotować kasy na prąd. No gaz. Oczywiście. W takim razie Piotrek Gałka. No inauguracja zawsze jest ciężka. Te pierwsze mecze są ciężkie. Do tego tym bardziej się cieszymy, że wygraliśmy. I to jeszcze w stosunku 3-0. Jestem zadowolony, że drużyna tak pokazała taki poziom. W ogóle to na parówki teraz mi się zebrało przez was. To co, kończymy? To chyba nie, no to jeszcze może pół godzinki na parówki, co? Kończymy. Pójdziemy sobie na parówki. Dobrze. W takim razie jeszcze może... Ale stawiasz, Mariusz? Ja stawiam, no ja nie wziąłem portfela. Jako prowadzący będziesz wiódł prym. Nie, no to wy jako, wiecie, nie, eksperci. Przejdźmy tematów kulinarnych na bardziej tutaj siatkarskie. Jeszcze pozostał nam jeden szkoleniowiec drużyny przyjezdnych, Marcin Turlej. Przede wszystkim gratulacje za dobry mecz i za zwycięstwo, bo naprawdę zagrali super. Grali ambitnie, bardzo mi się podobało. Natomiast z naszej strony no, trudno tu ocenić, dlatego że tak praktycznie nic się nie działo, a to tylko dlatego, że nie mieliśmy przyjęcia. Nie można było rozegrać piłki przy łatwiej zagrywce naszej, nie można było zablokować. Także no, to były konsekwencje złego przyjęcia cały ten mecz. Na konferencji prasowej jeszcze usłyszeliśmy pewną obietnicę. Udało mi się wyciągnąć ją od kapitana naszego zespołu, Łukasza Klucznika. Mamy grać o pierwszą czwórkę w tym sezonie. Ciekawe, czy się uda, jak ty, Maciek, oceniasz? No po tym pierwszym meczu też za dużo nie możemy powiedzieć. No pierwsze koty za płoty. No i zobaczymy, jak w kolejnym się spiszą, bo naprawdę pokazali w tym meczu naprawdę bardzo dobrą postawę. No i jak przed meczem mówili zawodnicy, postawią na zgranie i to chyba było też bardzo dużym atutem Zielonogórzan, zgranie właśnie. I też trzeba pochwalić naszego środkowego Bartka, który naprawdę pokazał się z bardzo dobrej strony. Jego bloki niekiedy naprawdę aż przychodziły ciarki po plecach, jak mogliśmy zobaczyć. Ja myślę, że takie obietnice co do zajęcia miejsca w czołówce na pewno bardziej zmobilizują przeciwników. Oby to
nie zagrało na niekorzyść siatkarzy z AZS-u. Jak na razie nasi siatkarze w ligowej tabeli zajmują pierwsze miejsce, druga jest Olimpia Sulęcin, trzecia pozycja Krispol Września, na końcu licealiści ze Świnoujścia, siódma pozycja, ósma Morze Bałtyk Szczecin, a na końcu MKS Kalisz. Teraz w naszym programie czas na krótką przerwę, po niej powracamy do sportowego bilansu. Yes, you're the Superman! You got your groove, groove, baby, jelly, dang, dang. Whoa-oh, whoa-oh. You got your groove, groove, baby, jelly, dang, dang. Yeah, yeah, yeah. If I see your body. That's right. Grooving on the floor. If I see your body. Uh-huh. I scream it out for more. Come on. Baby, let me tell you. Tell her. You and I can be, baby, let me hold you. Yeah. Hold you close to me. Here we go. You got to please her. I know, I know, I know. You got to tease her. I do, I do, I do. You got to show her. I show you right, right now. You got to feel her. I feel you, girl, 'cause I am no Superman, but I do the best I can. I am no Superman. Oh no. If I see you moving, wanna feel you move. So let's move. And when I see you flirting, yeah, yeah. I've never seen before. When I see you flirting, no, no. Give me just some more. Give it up. You got to please her. I know. The night can be. I wanna see your smile when you wake up with me. 'Cause I am no Superman. And we got to bring it for you here. I am no Superman. Geronimo bringing the music. I am no Superman. Yes, you are my friend. But I do the best I can. I am no Superman. Oh no, oh no. Listen to Stacy telling you. You got to groove and move with baby Jimmy Dang Dang. Whoa, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Whoa. You got to groove and move with baby Jimmy Dang Dang. Yeah, yeah, yeah. You're the one. You got to groove and move with baby Jimmy Dang Dang. Whoa, oh, 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 oh. You got to groove and move with baby Jimmy Dang Dang. Yeah, I am no Superman, but I do the best I can. I am no Superman. Oh no, oh no. I am no Superman, but I do the best I can. Superman, oh no, oh no, I am no Superman. Oi, 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 come on. I am no Superman, oh no, oh no, I am no Superman. Geronimo. But I do the best I can, I am no Superman, oh no, oh no. Yes. Już jesteśmy, powracamy po krótkiej przerwie do sportowego bilansu. My tu teraz troszeczkę sobie żartujemy, że teraz Łukasz wpadnie w zbyt duży cuk, no zobaczymy jak mu pójdzie. No, a jak mnie zestresujecie? O, nie wiem, nakręcał od kilku tygodni atmosferę, podgrzewał niczym w piekarniku bochen chleba, jeżeli można podgrzewać bochen chleba w piekarniku oczywiście, że wielkie derby ziemi lubuskiej, 6-1, Zielonogórzanie wygrywają w Świebodzinie z miejscową Pogonią. Łukasz, przejmuj głos. I czy nie były wielkie, panowie? 6 bramek w takim meczu. 7. 6 bramek oczywiście Zielonogórzan. A ty nie wiesz, ile bramek padło? 6 Zielonogórzan, a jedna bramka Pogoni, także
sześć bramek zdobyć, strzelić rywalowi, strzelić bramkarzowi Królowi, no to myślę, że jest wyczyn i to świadczy o tym, że to był wielki mecz, chociaż na pewno rozczarował mnie przebieg sam spotkania, bo to był mecz pod dyktando jednej drużyny, pod dyktando Stelmetu UKP Zielona Góra. Po 25 minutach praktycznie wszystko było przesądzone, bo czerwona kartka, od tych 25 minut w 10 grali piłkarze prowadzeni przez Bartosza Siemińskiego i Jakuba Jasińskiego. No i właśnie Bartosz Siemiński otrzymał drugą żółtą kartkę, w konsekwencji czerwoną. Ładny gol Rafała Figela w 25 minucie, także tuż przed tym wydarzeniem. Takim, można powiedzieć, że też symptomatycznym, bo bez tej czerwonej kartki nie wiadomo, jakby potoczyło się to spotkanie, ale na pewno można powiedzieć, że było od początku widać, że to Zielonogórzanie są lepszą drużyną, że zdobywają pole, z każdą minutą czują się coraz lepiej. Maciej Górecki, wiem, że też od początku nie czuł się za dobrze, mówił tak w wywiadach, później już gdzieś to ciśnienie zeszło, no już było bardzo, bardzo dobrze. Posłuchajmy na początek antybohatera, można powiedzieć, trenera i zarazem najlepszego strzelca Pogoni Świebodzinę, 9 bramek w trzeciej lidze, Bartosza Siemińskiego. Nie tak chyba miało wyglądać to spotkanie, bo myślę, że szybko bardzo ustawione jego losy. 6-1 dzisiaj przegrywacie, honorowa bramka jeszcze na zakończenie, ale to chyba nie jest nawet otarcie łez. No na pewno nie, no. Ocierać łzy mogę tylko ja tutaj, bo osłabiłem bardzo zespół w meczu po 25 minucie przez dwie żółte kartki, ewidentna, później czerwona, i myślę, że niezasłużenie dostałem tą kartkę za ten faul, ale to już nie moja w tym rola. No niestety ustawiło to mecz, że przeciwnik już miał dużo większą przewagę, przede wszystkim liczebną, i jeszcze grając piłką, i te akcje mogli stwarzać sytuację tak jak sobie to chcieli, bo na pewno te dwie pierwsze bramki zdobyli z tych stałych fragmentów gry, gdzieś tam po naszych błędach, ale myślę, że gdyby było nas po 11, mogło to wyglądać inaczej, chociaż możemy teraz sobie gdybać. Ale mimo wszystko, jeżeli graliście 11 na 11, no to nie było za bardzo klarownych sytuacji, nie stwarzaliście sobie tych sytuacji pod bramką rywala. Na pewno nie byliśmy dłużej przy piłce pod polem karnym przeciwnika, gdzieś tam staraliśmy się prowadzić szybkie akcje, ale no, szybko się nakończyły. Nie uważam, dopiero my zazwyczaj się tak rozkręcamy. Nie zawsze jest tak, że od początku gramy swoje, potrzeba nam było się rozkręcić, no, ale niestety się nie rozkręciliśmy. To spotkanie teraz jakoś podetnie wam skrzydła, czy po prostu może bardziej was wzmocni, bo jak to się mówi, co was nie zabije, to was wzmocni, więc może w ten sposób teraz podejdziecie do kolejnych meczów trzecioligowych. Nie ma prawa nas osłabić, tak? Musi nas wzmocnić, a przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na to też, co robimy do sędziego. Ja też muszę, niestety w żadnych meczu mi się wcześniej nie zdarzyło dostać żółte kartki, a teraz dostałem dwie, tak, i to gdzieś tutaj może musimy na pewno nad tym popracować, na pewno ja, ale no, zespół będzie się przygotowywał nadal, a no niestety no. To był antybohatera, czy ten pojedynek miał swoich bohaterów, swoich herosów? Ja bym wyróżnił Beniamina i Mecha, choć miałem jeszcze... To może do niego przejdziemy za chwileczkę, to za dobrze, chwileczkę. Także bohaterem przyjmijmy i tutaj powiedzmy, że jest Beniamin Imech, Nigeryjczyk, jednym z bohaterów, bo też cała drużyna jak wygrywa, no to jest sukces całego teamu, ale troszeczkę o Karolu Harasiu, dla którego to był, można powiedzieć, ta bramka, to w 93 minucie, także zaraz przed końcem meczu. To jest indywidualny, myślę, sukces, chociaż tego mi w rozmowie nie powiedział Karol, ale na pewno gdzieś tam w głębi duszy cieszył się z tego, że strzelił tą bramkę przeciwko swojej byłej drużynie, że zdobył, uszczelił właśnie chociaż tego jednego gola. To na pewno też było dla niego budujące, natomiast no, przegrali wysoko piłkarze Pogoni Świebodzin i nie byli z tego powodu zadowoleni, też niechętnie rozmawiali z mediami. A Karol Haraś, przypomnijmy, to jest zawodnik, który jest wypożyczony ze świebodzińskiej Pogoni, a więc może wrócić już niedługo do Zielonej Góry, jeżeli będzie grał tak jak dotychczas. To jest też drugi gol w przeciągu 2 tygodni tego piłkarza, bo w Świebodzinie, bo w Rzepinie także zdobył gola, więc posłuchajmy sobie tego zawodnika. Defensywny pomocnik Pogoni Świebodzin, Karol Haraś.
Karol, sporo mówiło się przed tym meczem, że chcecie udowodnić swojej byłej drużynie własną wartość. No i ty dzisiaj chyba możesz, no, pomimo tego rezultatu być zadowolony, że zdobyłeś chociaż tą honorową bramkę w końcówce, bo wydawałoby się, że już nic nie jesteście w stanie zrobić, a tu tymczasem ta jedna bramka honorowa. No, trudno być zadowolonym, jeśli się przegrywa 6-1. No, szkoda, że ta bramka nie padła na 1-0. Była to jedna bramka honorowa. No, należy pogratulować tutaj kolegom z Zielonej Góry, że zagrali fajne spotkanie w 6 bramek. No, gratulacje na nich. Na pewno nie spodziewaliście się też takiego rezultatu, no i chyba tej dominacji na boisku, bo to, no nie wiem, czy to nie jest trochę takie mocne, ale to było jednostronne spotkanie. No, jednostronne, tak. I gramy prawie cały mecz, 10. No taka czerwona kartka, no trochę, no, ja bym powiedział, że dziwna. No. Nie chcę mówić, że sędzia pomógł im, ale 6 bramek, byli lepsi po prostu. To wróćmy teraz do tego bohatera, o którym mieliśmy wcześniej rozmawiać. No to rozpocznę od łacińskich słów. Nihil sine labore, to co zawsze powtarza trener Piotr Żak, trener zielonogórskiej. Tyle języków zna. On nie mówił tego po łacińsku, ale na pewno... To skąd ty znasz tego po łacinie, te słowa? Parę lektur w szkole się czytało, płaci? Że tak powiem, ale to zamierzchły czasy, nie wracajmy do tego, więc... A co to oznacza, tak? To oznacza... Czy nie wiesz? Nic bez pracy, to znaczy trener, właśnie Żak podkreśla to, że pracując ciężko, zawodnicy mogą dojść do dobrej dyspozycji, optymalnej albo i nawet ponad, mogą dojść do życiowej formy, a więc Benjamin Imech myślę, że wraca na właściwą ścieżkę, wraca na właściwe tory, bo to już mówiłem też w wywiadach, ale Benjamin świetnie, coraz lepiej, coraz bardziej znakomicie zaczyna czuć się w tej drużynie, zaczyna rozumieć, o co chodzi trenerom Piotrowi Żakowi i Michałowi Grzelczykowi, o co chodzi w tym systemie gry, w tym ustawieniu. Coraz więcej pracuje dla drużyny, bo mówiliśmy też o Hosleju, a więc podobnie teraz Imech także odgrywa podobną rolę, pomaga swoim kolegom. No i Benjamin zdobył swoją 5. bramkę w trzecioligowych rozgrywkach. 2 w tym spotkaniu. Tam też kontrowersyjna jedna sytuacja właśnie po strzale z około 38 metra, tak to można określić tutaj słownie, Rafała Figiela. Tam Benjamin Imech, nie wiem, czy dotknął piłki, czy nie. W każdym razie wydaje mi się, że nie zmieniła ona kierunku i zapisujemy to Rafałowi Figielowi. To już tak dygresyjnie, więc posłuchajmy jednego z bohaterów tego meczu, Benjamin Imech właśnie teraz. Benek, to twój 5. gol dla Stelmetu UKP w tym sezonie. Jesteś zadowolony, że trener cię wystawił od pierwszej minuty? To też na pewno przez kłopoty zdrowotne Wojtka, ale zostałeś do końca na boisku, no i odpłacasz się trenerowi 2 bramkami. No, jestem bardzo zadowolony, bo na początku nawet myślałem, że Wojtek będzie grał, bo on jest chory chyba. No, dopiero wczoraj dowiedziałem, że ja będę grał od początku. No to było derby. No to jak ostatni tydzień temu mówiłem, że idziemy po punktu, no to chciałem to udowodnić. No to dzięki Bogu dwa bramek padły ode mnie. I jeszcze parę, pierwsza, druga bramka też miałem tam trochę, nie wiem, co tam, dotykałem coś tam albo nie dotykałem, no to, ale miałem udział z tym bramie. No to jestem bardzo zadowolony. No. Ty zdajesz się zmieniać swoje przyzwyczajenia, też grasz całkiem inaczej. Już nie grasz takiego typowego lisa pola karnego, ale też powracasz się do tyłu, też zmieniasz się pod wpływem trenerów Piotra Żaka i Michała Grzelczyka. No bo tak wygląda. Często oni preferują takie sytuacje, że jedno idzie do przodu, a drugi wracasz do tyłu i pomaga. Dzisiaj chyba 3 albo 4 razy. Figo też jest dopiero tydzień po treningu, on też jest było kontuzowany. On nie ma tyle siły dzisiaj. 3 albo 4 razy mi prosiły, Benek wróci dla mnie. No to tak, no to nawet jak Wojtek był w boisku, tak gramy. Jeden idzie do przodu, a drugi cofnie trochę po piłkę albo coś takiego. Czyli troszeczkę podpatrujesz Wojtka, który często jest przy obrońca. Tak, tak, dokładnie. Tyle Benjamin Imech, napastnik, nigeryjski napastnik zespołu Stelmetu UKP. Jeszcze co do meczu, już tak na zakończenie, Wojciech Okińczyk zdobywa swoją 17. bramkę, a więc jest absolutnym liderem tych rozgrywek. Skrupulatnie liczę w każdym tutaj programie, w sportowym bilansie tego bramki, bo to jest nie lada wyczyn. Niedługo moim kalkulator zdaniem trzeba będzie przynieść, bo będzie ich tyle. Miejmy nadzieję, że tak. To oby tak było, oby... Albo liczy najwięcej goli, natomiast też co do jeszcze tego meczu, tak już podsumowując to troszeczkę powierzchownie, no to wydaje mi się, że teraz pewne ciśnienie zejdzie z tej drużyny, bo
no, spora była gorączka w mediach przed tym spotkaniem, były to derby. Gdyby Zielonogórzanie przegrali, no to na pewno jako lider nie mogliby się za bardzo pogodzić z tą porażką, a dodatkowo Pogoń Świebodzin to drużyna, która niemal z samych byłych zawodników Lechii Zielona Góra się składa, a więc ci kibice, te docinki by się pojawiały na każdym kroku Świebodzinian. Tak się jednak nie stało. Na pewno niepotrzebna ta bramka w końcówce spotkania i o to bardzo dużo pretensji miał trener Piotr Żak po tym spotkaniu. Już nie był tak zadowolony po tych 6 bramkach, po tym rezultacie, bo do tej 93 minuty było 6-0. Natomiast kiedy Karol Haraj zdobył tą bramkę, był strasznie niepocieszony trener. Wojciech Okińczyc, teraz na koniec ten piłkarz, napastnik Stelmetu UKP, jutro będzie w Piłce w Grze w moim programie o godzinie 19:00. Gorąco zapraszam, a teraz posłuchajmy Wojtka. Praktycznie cały tydzień walczyłem z chorobą i w czwartek dopiero zacząłem trenować i powiem szczerze, czułem się nie najlepiej. Podjęliśmy dzisiaj rano z trenerem decyzję, że lepiej niech zagrają ludzie, którzy trenowali cały tydzień i są zdrowi i w pełni dyspozycji. I z perspektywy czasu cieszę się, że taką decyzję podjęliśmy, bo nawet te 25 minut, które dzisiaj grałem, to zatykało mnie bardzo szybko, jednak zdrowia nie da się oszukać i dobrze tak zrobiliśmy. A ja, no dokładnie, no wszedłem na 25 minut, tak jak mówiłem wcześniej, ciężko mi się grało, udało mi się bramkę strzelić, ale cieszymy się strasznie z 3 punktów. Wiedzieliśmy, jak ciężkie spotkanie nas czeka dzisiaj. Wczoraj powiedzieliśmy sobie w szatni kilka mocnych, ostrych słów i myślę, że dzisiaj zdaliśmy egzamin na bardzo dobry i cieszę się, że pokazaliśmy, że nie tylko piłkarsko jesteśmy mocną drużyną, ale także mentalnie i wtedy, kiedy trzeba się spiąć, to potrafimy zrobić i takie wpadki jak Rzepinie nam się nie zdarzają już. Mówiłeś, że powiedzieliście sobie kilka mocnych słów. Na jaki temat? Czy tutaj to wszystko gdzieś tam było aluzją do tej medialnej takiej gorączki przed tym spotkania? Nie, po prostu powiedzieliśmy sobie, żebyśmy nie zrobili tego samego błędu, gdzie w Rzepinie, gdzie przegraliśmy mecz na własne życzenie, gdzie nie podjęliśmy rękawic, nie walczyliśmy z przeciwnikiem, który wygrał z nami tylko dzięki temu, że grał ostrzej i bardziej mu na tym zależało, żeby wygrać. I właśnie taki postawiliśmy sobie wczoraj cel, żeby dzisiaj nie odstawiać nogi, żeby walczyć, że to nie jest mecz z kolegami, że koledzy będą dopiero po meczu i udało się nam. Za tydzień mecz z Prochowiczanką Prochowica, więc w sobotę o godzinie 15:30 relacja na żywo z tego spotkania, rzecz jasna, na antenie naszego radia. Prochowiczanka to 6. drużyna, no i zobaczymy, czy Zielonogórzanie znowu strzelą 5 goli, no bo też chyba o wynik, o 3 punkty można być tutaj, nie o wynik, ale o zwycięstwo, o 3 punkty można być spokojnym. Natomiast teraz 3 listopada już zacznie się odliczanie po tych wielkich derbach, zacznie się odliczanie do meczu lidera z wiceliderem Ślęzą Wrocław. Ślęza przyjedzie 3 listopada i ten mecz o godzinie 14:30 na stadionie przy ulicy Sulechowskiej i on także się niebywale ciekawie zapowiada, ale myślę, że to będzie lepsze spotkanie, mniej takie tutaj stresogenne, o czym mówiłem przed meczem, przed wielkimi derbami ziemi lubuskiej. Oddaję Ci głos, Mariusz. Poniekąd wywołałeś temat ligowej tabeli. Lechia Zielona Góra niezmiennie na czele, punktów 31. Druga pozycja Ślęza Wrocław, trzeci Promień Żary. Jeżeli chodzi o tył, to pozycja numer 15 Polonia Trzebnica i na końcu 16 miejsce Orzeł Międzyrzecz. Pozostajemy przy futbolu, teraz w wykonaniu pani Łukasz. Ponownie odbijam piłeczkę w twoją stronę, piłeczkę zwaną głosem. Mów dobrze, dalej. No to ja tutaj sobie teraz opowiem troszeczkę, chociaż za wiele nie ma co mówić, bo piłkarki z Telmetu UKP uzyskały walkowera, nie przyjechały zawodniczki Pogoni Łomen Szczecin. A obawiały się, że przyjedzie ekstraklasowa drużyna. Właśnie, otóż to chciałem to powiedzieć teraz, uprzedziłeś mnie, Mariusz. Trener Deutschmann tyle tak mówił w rozmowie przede mną, tyle strachu o nic. Nie przyjechały zawodniczki ekstraklasowe, bo nie przyjechały i te piłkarki z drugiej nawet ligi. Nawet z piątej ligi nikt nie ale przyjechał. Ale nasze zawodniczki są na tyle ambitne, że dziś w rozmowie z Moniką Olszewską dowiedziałem się, że nie są pocieszone z tego faktu, że nie zagrały. One chciały wyjść na boisku, pokazać swoją klasę, pokazać swoją grę światu zielonogórskim fanom. Tak się nie dzieje. Teraz pewnie kary finansowe spotkają Pogoń Szczecin. A więc posłuchajmy Moniki, nie będę uprzedzał faktów. Posłuchajmy Moniki Olszewskiej, pomocniczki z Telmetu UKP Zielona Góra. Szczerze mówiąc, żadna z nas się nie spodziewała czegoś takiego właśnie ze strony Szczecina, ponieważ jest to dobry zespół i myślę, przyjechałby do nas właśnie jako faworyt tego spotkania, no i trochę się rozczarowałyśmy. Data spotkania była tak jakby oficjalna, po prostu drużyna Szczecina nie poinformowała nas o swoim nieprzyjeździe, dlatego one pewnie będą ponosiły karę finansową za to, że nie przyjechały i że nie poinformowały nas wcześniej. Mocne rozczarowanie, duży zawód, że nie rozegrały
oczywiście tego spotkania? Myślę, że duży, ponieważ wydawało nam się, że tylko w trzeciej lidze występują takie sytuacje właśnie takich walkowerów, a tutaj dostajemy już drugiego walkowera, dlatego nie cieszy nas ta informacja. Rzeczywiście, bardzo ambitne dziewczyny. Bardzo ambitne, choć to już jest też drugi walkower piłkarek, to co mówiła Monika po meczu w Tucholance, tam też otrzymały dziewczyny walkowera 3-0 za to, że grała nieuprawniona zawodniczka. No i to by było chyba na tyle. Teraz czekamy na kolejne zmagania. To rzućmy okiem na ligową tabelę w takim razie. Łukasz, myślę, że ty będziesz ekspertem, jeżeli chodzi o damską piłkę nożną. Jasne, ja tylko powiem, że teraz dziewczyny, tak jak tutaj mówiła Monika Olszewska, czeka spotkanie w weekend z KKP 2 Bydgoszcz. Także w Bydgoszczy, w Kujawsko-Pomorskiej grają... Kujawsko-Pomorskim grają dziewczyny. Czwarta pozycja w tabeli Lechia Stelmet UKP Zielona Góra zajmuje. Po 5 spotkaniach 9 oczek na koncie naszych piłkarek. 15 bramek zdobytych, 9 straconych, a więc 6 na plus tych goli. Pierwsze miejsce to lider wspomniany tutaj bydgoski KKP 2 Bydgoszcz po 6 meczach, bo zielonogórzanki, jak pamiętamy, pauzowały jedno spotkanie, także 12 punktów bydgoszczanek, 19 bramek, 9 straconych, 19 zdobytych. Na drugim miejscu jest Wiktoria Sianów, a na trzecim TKKF Hecz Gdynia. Tabelę zamyka Gostrit Luzino. Na 9 pozycji 3, jedynie oczka zgromadzone. Bardzo ciekawe nazwy w tej piłce nożnej, szczególnie w tych niższych ligach. Najbardziej Higiena Gać mi się zapamiętała. Foto Higiena Gaci, nie wiem dlaczego. Ale pozostańmy przy piłce nożnej. Może teraz mniej śmieszne nazwy, bo reprezentacja Polski brzmi naprawdę dumnie. Na Stadionie Narodowym był Jasiu Jan Ratajczak. Janek, powiedz może nie o tych technikach, jak zespół grał, jak wszystko wyglądało, tylko na początek kilka słów o twojej drodze na Stadion Narodowy. Rzeczywiście tak z daleka pięknie wygląda? Tak, z daleka prezentuje się równie pięknie, jak i wewnątrz tego Dziękuję stadionu. Za głos, tyle by było, jeżeli chodzi o reprezentację Polski. No dobra. Jeżeli chodzi o drogę, bardzo ciężko. No, Warszawa to zupełnie inny świat. To nie Kościan, to nie Zielona Góra, to nie Poznań i wiele, wiele innych miast. Faktycznie stolica jak ze snu, jak w tej piosence, Sen o Warszawie? Nie z mojego na pewno snu, ale myślę, że można tak to określić, to miasto bardzo rozbudowane, ale no nie rozmawiajmy może o tym, bo... O aglomeracji, tak? Tak, no bo to każdy chyba wie w Polsce, jak tam wie, chociaż tam nawet nie był, bo... Na pewno starają się, tu można powiedzieć, starają się dorównać Zielonej Górze w tych inwestycjach. zdecydowanie. Jeżeli chodzi o sam mecz, o stadion, no to tak jak wspomniałem, mecz, stadion prezentował się bardzo okazale. Gniazdo Orła, no samo, jeżeli się stało już przed tym stadionem, to zapierało dech i odbierało głos, który zresztą był mi później potrzebny. Przez przypadek dostałem się na główną płytę boiska, na murawę, mogłem osobiście sprawdzić jej stan techniczny, który na pewno, jak większość zauważyła, nie był zbyt dobry i myślę, że to będzie też, są pewne obawy co do meczu z Anglią. Znowu będą murawę wymieniać? No myślę, że raczej nie, już tej murawy nie wymienią, ale... Raczej nie, ale właśnie jeszcze a propos tej nawierzchni, to jest... Na pewno niedobre, że nie myślimy przyszłościowo, bo kilka tygodni wcześniej na stadionie odbył się finał maratonu. I tam właśnie cała murawa przy obecnej pogodzie została nakryta pewną płachtą, jakąś nawierzchnią i ta murawa nie mogła oddychać. A mając w perspektywie wielki mecz Polska-Anglia, na który czeka, na który kibice już zaraz po Euro odmierzali sobie ten czas, liczyli dni do tego spotkania, no to nie powinno mieć miejsca. No ale miało miejsce. Janek, wróćmy do meczu. Tak, i jeszcze dodam, że nie rozumiem zupełnie tego, dlaczego nie wykorzystujemy tego krytego dachu na stadionie. Może był zamknięty. Jak krytykujemy stadion, to ja się dziwię, dlaczego tam nie ma bieżni lekkoatletycznej, tylko jest typowo piłkarski. No, no jest typowo piłkarski. A właśnie tam skoki miały odbywać się, nie wiem. Czy... Nie, no bieżnia to się już, nie... To Słuchajcie, jest chyba pomysł wykraczający. Bieżnia na pewno się nie zmieści, ale skocznia czemu by nie? Nie, myślę, że do tego nie dojdzie, ale natomiast sam widok z trybuny, z trybun w ogóle całych, to jest coś niesamowitego, zupełnie inny niż na innych stadionach. Test mecz reprezentacji Polski, Waldemar Fornalik po nim na pewno będzie miał spory ból głowy co do wyborów na pewne pozycje, szczególnie na pozycję Kuby Błaszczykowskiego. Debiut w Szołka,
debiut Glika i pierwsza bramka Komorowskiego w karierze reprezentacyjnej. Tak krótko można podsumować to spotkanie. A po meczu Ariel Borysiuk nie krył zdziwienia co do zachowania kibiców w przerwie meczu, kiedy publiczność przerażającym gwizdem i buczeniem pożegnała naszą kadrę po pierwszych 45 minutach. Ariel Borysiuk, posłuchajmy. Cieszmy się z tego, co mamy naprawdę. Też nie rozumiem trochę tych kibiców dzisiaj. Dziwne zachowanie, jakieś gwizdy już w 30 minucie, także to jest... Ale to jest sprawa drugorzędna, tak zostawmy ich. Myślę, że pokazaliśmy ci dobrą piłkę i dobry prognostyk przed tym meczem wtorkowym, tak, z Anglią. Wiadomo, że kilku chłopaków siedziało na ławce, tak, którzy mają szansę wystąpić z Anglią, więc powinno być jeszcze lepiej, także cieszmy się i szukajmy pozytywów, a nie jakichś brudnych emocji, tak. No właśnie, tych brudnych emocji było sporo. Atmosfera na stadionie nie przypominała tych, przynajmniej jeszcze sprzed Euro 2012, kiedy był jakikolwiek doping w ogóle na tym spotkaniu. Były podejmowane próby śpiewów Polska Biało-Czerwoni chociażby, ale to zupełnie nie przypominało tego, co było kiedyś. Przemysław Tytoń, również wiele spekulacji, czy to on powinien bronić w bramce z Anglią, czy w ogóle powinien bronić w meczu z RPA, czy może Tomek Kuszczak. Bronił jednak Przemysław Tytoń, mimo tego, że zasiada ostatnio częściej na ławce PSV Eindhoven, jest pewny swojej pozycji i pewny swoich umiejętności i możliwości, które chciałby na pewno zaprezentować w jutrzejszym meczu z Anglią. Przemysław Tytoń. No myślę, że kontrolowaliśmy przebieg meczu na boisku. Oni głównie zagrażali na podstawie fragmentach gry. My mieliśmy masę sytuacji, nie wszystkie wykorzystaliśmy, ale liczy się, jakby to powiedzieć, 3 punkty. Niby to nie są takie 3 punkty do eliminacji, ale no, trochę wirtualne, ale 3 punkty. Zwycięstwo i 1-0, by tak samo było z Anglią. Czuję się ogólnie pewnie. Nie muszę się czuć i pokazywać, że to ja jestem numerem 1 i wszystkim tutaj obwieszczać taką wiadomość. Nie. No to dzisiaj zapadła decyzja. Znaczy nie wiem, kiedy zapadła decyzja, dzisiaj ja się dowiedziałem. Jestem gotowy na każde spotkanie, bo tutaj przyjeżdżam i od trenera od trenera zależy, który z bramkarzy zagra. Przemysław Tytoń, no momentami na pewno zadrżały mu ręce w trakcie meczu z RPA i nie podobało mi się to, że spowalniał strasznie grę i brał udział w rozgrywaniu akcji z Wasilewskim i Perkisem, którzy nagminnie wymieniali podania z tyłu. Nie wiem, czemu miało to służyć, ale już zostawmy to. Paweł Wszołek, można powiedzieć, że udany debiut przebojowy, przebijał się gdzieś do przodu. Gdyby nie Sobiech, który nie wykorzystał wielu sytuacji w tym spotkaniu. I też Piech, przecież fenomenalną by asystę zaliczył. Asysta Wszołka zaliczyłby właśnie, ale nie zaliczył. No, ze względu na swoich kolegów z drużyny. Przydarzyło się mu sporo strat, ale walczył o piłkę do samego końca, więc bardzo pozytywny występ zawodnika Polonii Warszawa, Paweł Wszołek. Nie, na pewno tremu nie było, ale jestem bardzo szczęśliwy, że udało mi się właśnie tutaj zadebiutować przy tak licznej publiczności. Tak, wybiegani, dobrze przygotowani motorycznie. Na pewno grali konsekwentnie w defensywie, to było widać, taka żelazna obrona. No, grali dobrą piłkę, można powiedzieć. No, zaczynałem na prawej pomocy, ale były założenia takie, że ma być duża ruchliwość w grze ofensywnej, więc to już wynika z przebiegu meczu, że każdy może się znaleźć nawet na ataku, może się znaleźć w obronie, więc i też mieliśmy z Adrianem takie założenie, żeby co jakiś czas się zmieniać tymi pozycjami. Akurat co 10 minut, można powiedzieć, zmienialiśmy strony, więc to może było wpływało na korzyść. Tyle. Po przerwie na boisko został wprowadzony Kamil Grosicki, świetnie prezentował się na tym prawym skrzydle, tak? Prawe skrzydło? Na lewym skrzydle, na lewej stronie. Znacznie ożywił grę Polaków, zaliczył asystę przy bramce Komorowskiego, ale tylko dzięki Milikowi chyba, który przepuścił to podanie do Komorowskiego, a więc Kamil Grosicki. Na Anglię to jeszcze trzeba jeszcze więcej, bo to na pewno będzie o wiele trudniej. No to wydaje mi się, że zasłużenie wygraliśmy, bo mieliśmy bardzo dużo sytuacji, szkoda, że więcej bramek nie wpadło, ale też trzeba poprawić niektóre elementy, bo groźnie było po stałych fragmentach gry, a przeciwnicy wrzucali te piłki. No trener będzie wiedział najlepiej, gdy przeanalizuje te spotkania, ale wydaje mi się, że w meczu z Anglią musimy jeszcze więcej walczyć, jeszcze być bardziej agresywni. Koniec naszego czasu, tak jak Janek już tutaj narzuca na nas. Za dziś chyba bardzo serdecznie w takim razie dziękujemy. Maciek Pelczyński, Jan Ratajczak, Łukasz Radkiewicz, a jutro studio meczowe i komentarze meczu UZK.pl/TV. Tam będziemy z Jankiem komentować ten mecz i będziemy debatować Polska-Anglia. Polska-Anglia. Ja również dziękuję. Mariusz Malinowski, do usłyszenia.
Reklama. Uwaga studenci i absolwenci lubuskich uczelni. Czy twoja praca licencjacka, magisterska lub inżynierska dotyczy innowacyjnych rozwiązań, które można wykorzystać w działalności gospodarczej? Dołącz do konkursu Magisterium z Innowacji. Zgłoszenia przyjmujemy do 15 listopada, a na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Więcej na www.innowacje.lubuskie.pl. Niech rozwija się współpraca nauki z biznesem. Konkurs współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapraszam do udziału.